dobry Państwu. Dziś chciałbym skupić się na problemie pleśni śniegowej występującej na trawach, głównie na trawach. I pleśń śniegowa bardzo często występuje w momencie, kiedy mamy intensywne opady śniegu zimą i ta pokrywa śnieżna dosyć długo zalega. Pleśń śniegowa także występuje w momencie, kiedy ten śnieg już nam zejdzie z pola. Ona krótko po roztopieniu tego śniegu potrafi również wystąpić na roślinach. Jest to choroba grzybowa. Grzyby z rodzaju fusarium ją wywołują. I są to grzyby, które mogą rozwijać się w niskich temperaturach, dlatego okres zimowy jest dla nich bardzo sprzyjający. Niemniej jednak mamy możliwość zapobiegania tej chorobie i myślę, że jest to najlepszy sposób, bo walka już z samą chorobą jest dosyć trudna. Nie mamy środków chemicznych zarejestrowanych w trawach, które by zwalczały tą pleśń śniegową, dlatego najłatwiej jest jej zapobiegać. A zapobiegać jej w sposób bardzo prosty, poprzez właściwe postępowanie z łąkami czy pastwiskami w okresie jesiennym. A więc dobre przygotowanie tych użytków do zimy powoduje, że trawy, które wchodzą w stan spoczynku zimowego, one są, jeśli są dobrze odżywione, nie są nawożone azotem przede wszystkim tutaj w okresie września, października. I tu nie tylko chodzi mi o azot mineralny, ale również o ten azot w formie organicznej. Dlatego wtedy te trawy, one po prostu, jeśli są dobrze odżywione, one nie są atakowane przez grzyby. Grzyby atakują w momencie, kiedy mamy martwe części roślin, a więc jeśli użytek zielony, na przykład ostatni pokos był mały, my go tylko skosiliśmy, już nie zebraliśmy, to te martwe części roślin są doskonałą pożywką właśnie dla pleśni śniegowej. Dlatego jeśli na jesieni taki użytek tylko skosimy bez zbioru, no to przy intensywnych opadach zimą mamy pewność, że ta pleśń śniegowa wystąpi. Tak ważne jest również na pastwiskach wykaszanie wszystkich niewyjadów. Te wysokie trawy, które nam wyschną, jeszcze przed zimą, później przygniecione śniegiem, one również będą doskonałym miejscem do rozwoju tych grzybów i do wystąpienia pleśni śniegowej. Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie odżywienie i przede wszystkim wykoszenie niewyjadów na pastwiskach, rozgarnięcie łajniaków. To jest wszystko bardzo ważne. Przy pastwisku jest to trzy najważniejsze rzeczy. Jeśli chodzi o odżywienie traw zimą, to bardzo ważne jest właśnie to, co powiedziałem wcześniej, czyli niestosowanie nawozów azotowych ani nawożenia organicznego w okresie września i października, czyli do momentu ustania wegetacji, nie możemy stosować tych nawozów, dlatego że azot powoduje to, że roślina jak gdyby ma taki sygnał przed zimą, że tutaj ona dostaje sygnał zamiast zakończyć produkcję i przejść w ten okres spoczynku zimowego, ona dostaje takie paliwo i chce wykorzystywać wszystkie składniki, wszystkie cukry, które sobie zgromadziła i niestety wykorzystuje to i jest źle przygotowana, nie jest odżywiona, jest głodna na zimę. Dlatego bardzo ważne jest, żeby tego azotu nie było. Ten azot oczywiście możemy stosować i jestem wielkim zwolennikiem stosowania obornika na użytkach zielonych, ale w okresie drugiej połowy listopada, kiedy ta wegetacja ustanie, kiedy mamy jeszcze taką możliwość, bo okres stosowania na przykład nawozów został przedłużony, co moim zdaniem powinno być do po prostu
regułą, że stosujemy te nawozy do końca listopada i w tym momencie to nawożenie jest jak najbardziej korzystne, natomiast wcześniej nie. Jeśli chodzi o nawożenie takich użytków zielonych, w październiku możemy zastosować nawozy potasowe i fosforowe. Nawóz fosforowy możemy nawet zastosować taką dawkę, która wystarczy nam na cały przyszły rok. Dlatego, że fosfor w glebie nie migruje, on jest w miarę stabilny, więc on spokojnie będzie wykorzystany już od wiosny. Natomiast potasu dajemy niewielką dawkę, aby jeszcze zagęścić sok komórkowy, aby rośliny były lepiej odżywione, aby zgromadziły więcej cukrów, co dla traw jest bardzo ważne, bo cukier jest tą substancją, która stanowi zapas na okres tego zimowego spoczynku. No i oczywiście odpowiednie wykoszenie na odpowiednią wysokość, a więc trawy najbardziej optymalnie, aby miały na zimę 12-15 cm, lecz nie więcej jak 20 cm. To jest bardzo ważne. Również to też zapobiega wystąpieniu pleśni śniegowej. A więc dobrze odżywione trawy, odpowiednio skoszone i to, co skosimy, musi być zebrane. To też jest ważne. To powoduje, że ta pleśń śniegowa nie występuje. Jeśli o którymś z tych zabiegów zapomnieliśmy, bądź po prostu pogoda nie pozwoliła na wykonanie tego zabiegu, to i ta pleśń śniegowa niestety nam wystąpiła, to wiosną bardzo ważne jest bardzo wczesne włókowanie tego użytku zielonego. Nawet przed ruszeniem wegetacji chodzi o zerwanie tej pleśni śniegowej, usunięcie tych roślin zagrzybionych, że tak powiem, usunięcie z użytku zielonego i odsłonięcie jak najwięcej miejsca. Trawy się zregenerują, one potrafią się doskonale regenerować po takiej pleśni śniegowej, natomiast no, potrzebują trochę czasu i przede wszystkim potrzebują składników odżywczych, a więc kompleksowe nawożenie w tym momencie, szczególnie fosfor, potas i siarka. Oczywiście azot również, pierwsza dawka jak najbardziej możemy ją zastosować nawet przed ruszeniem wegetacji. To powoduje, że te trawy szybciej się regenerują. Siarka tutaj bardzo dobrze wpływa właśnie na rośliny, jeśli chodzi o przemiany azotowe, ale również zapobiega nam właśnie występowaniu chorób grzybowych. Także też jest bardzo cennym składnikiem. Dlatego myślę, że tutaj jedyna walka, jaką możemy zrobić na łąkach czy na pastwiskach, jeśli chodzi o pleśń śniegową, to jest właśnie bardzo wczesne włókowanie i szybkie nawożenie, odżywienie tych traw. Po tym zabiegu oczywiście widzimy, że w tych miejscach, gdzie ta pleśń śniegowa była, tamte trawy się regenerują, one rosną trochę wolniej, ale dużych strat w plonie, jeśli szybko zadziałamy, to dużych strat w plonie nie będziemy mieli. Dlatego ważne jest właśnie wczesne włókowanie generalnie wszystkich użytków zielonych, a tych, na których wystąpiła pleśń śniegowa, to jest wręcz jedyne, co możemy w tym momencie zrobić. No i odpowiednio odżywione trawy, one sobie doskonale walczą z tymi grzybami i doskonale sobie poradzą. Także odpowiednia wysokość, odżywienie na jesieni, a w momencie, kiedy ta pleśń śniegowa wystąpi, to właśnie wczesne włókowanie i szybkie nawożenie, azot, siarka, fosfor, potas, powoduje, że te rośliny szybciutko nam wracają do odpowiedniej kondycji. Życzę Państwu w nowym roku przede wszystkim wysokich plonów, obfitych, pełnych doskonałej paszy objętościowej dla bydła. Życzę Państwu również przede wszystkim zdrowia. Zdrowie pozwala nam pracować, cieszyć się naszą pracą. Oczywiście dużo szczęścia i spełnienia wszystkich marzeń, ale tych plonów tak przede wszystkim. No i oczywiście życzę Państwu, aby pleśń śniegowa u Państwa nie wystąpiła. Dziękuję Państwu bardzo i do usłyszenia. Do zobaczenia.